Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią chciałem tylko przypomnieć, że jesteśmy w trakcie debaty Korona kryzys w biznesie, jak zarządzać komunikacją w dobie pandemii i infodemii. Ja się nazywam Wojciech Surmacz, jestem dziennikarzem i prezesem Polskiej Agencji Prasowej. A teraz zapowiedziany gość specjalny. Tym samym rozpoczynamy cykl wywiadów specjalnych Polskiej Agencji Prasowej, które będziemy starali się co tydzień publikować w sieci, zapraszać Państwa do oglądania. No to jeszcze raz, Dariusz Mioduski, prezes zarządu Legii Warszawa. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. Po pierwsze, serdeczne dzięki za to, że pozytywnie ustosunkował się pan do naszego zaproszenia. To wielki zaszczyt gościć pana w Polskiej Agencji Prasowej. No a teraz może przejdźmy do tematu. Ja może zacznę od takich danych z roku 2019. Mam nadzieję, że to są dane prawdziwe. Jeśli nie, to proszę mnie skorygować. W 2019 roku frekwencja przy Łazienkowskiej wyglądała następująco. Stadion zapełniał się średnio w 56% i ani razu frekwencja nie spadła poniżej 10 tysięcy kibiców. To był najlepsza frekwencja w Polsce, jeśli chodzi o stadiony piłkarskie. To był najlepszy wynik. Bariera 25 tysięcy została przekroczona tylko raz podczas meczu z Rangersami, Legia versus Rangers FC. 20 tysięcy zostało przekroczone 7 razy na 23 łącznie rozegrane mecze. I tutaj jeszcze jedna informacja, że komplet publiczności na stadionie Legii to ponad 30 tysięcy kibiców. Wszystko się zgadza? No prawie. Prawie. To znaczy było lepiej niż to, co pan mówi. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o możliwości stadionu, to jest około 30 tysięcy ludzi i nasza średnia frekwencja była bliska 20 tysięcy, czyli więcej niż te 56%. Czyli dla nas rzeczywiście ten dzień meczowy i obecność naszych kibiców na stadionie jest niezwykle, niezwykle ważna. Zresztą nie jesteśmy w tym odosobnieni, jest kilka klubów, te największe kluby rzeczywiście dla nich dzień meczowy jest istotny i dla nich przychody związane z dniem meczowym są istotne. Nie ukrywam, że dla wielu klubów, nawet w ekstraklasie, to nie jest taka bardzo istotna część ich przychodów, ich biznesu. Są nawet przypadki takie, że tak naprawdę do dnia meczowego się dokłada, że niektóre kluby więcej wydają niż generują pieniędzy z dnia meczowego, ale dla nas to jest bardzo istotna część naszego całego budżetu. No właśnie, i tak było w 2019 roku. Rozumiem, że to był dobry rok pod względem finansowym dla Legii, no bo te statystyki wyraźnie na to wskazują, ale podaję je również dlatego, że to pokazuje mniej więcej, tak, no bo to jest taka bardzo wymierna próba jakościowa i ilościowa, z jaką rzeszą kibiców musi się Legia mierzyć w sensie komunikacji. No bo teraz mamy rok 2020, tak, sezon się jeszcze nie rozpoczął, bo mamy styczeń, luty, więc trwają przygotowania do sezonu. Wybucha pandemia i nagle się okazuje, że ten stadion przy Łazienkowskiej musi być pusty. Przy drugiej fali to już jest, sytuacja wygląda trochę inaczej. W międzyczasie też, ale pojawiają się obostrzenia i ta frekwencja jest znakomicie niższa. I teraz tak, pan jako prezes takiego wielkiego przedsiębiorstwa, bo przecież to nie jest tylko klub, to nie jest tylko stadion, tylko Legia jako spółka, to jest konglomerat różnego rodzaju biznesów, musi zakomunikować tym ludziom, że po pierwsze, nie mogą przyjść na stadion w ogóle, a jeśli już mogą w późniejszym okresie, no to nie mogą wszyscy. I co teraz? Tak, nie ukrywam, że to, co się stało w marcu i lockdown, to było coś, z czym branża sportowa, w ogóle branża rozrywkowa, eventowa nigdy się nie spotkała. To znaczy to było nagle to, co się stało, to z dnia na dzień de facto stanęliśmy nad przepaścią, bo nie było, okazało się, że nie ma możliwości, żeby nie tylko nie mieć publiczności, ale żeby nawet rozgrywać mecze.
i nie wiedzieliśmy, jak długo to potrwa i jakie będą skutki. Także w pierwszych miesiącach patrzyliśmy na sytuację taką nie tylko w Legii, ale w ogóle w branży, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, że wiele osób wieszczyło, że jeżeli to się nie skończy szybko, no to może się skończyć de facto upadkiem branży, bo wiele instytucji, które w niej funkcjonują, wiele klubów po prostu nie dałoby sobie rady, żeby przetrwać. Większość tych klubów ma budżety na różnych poziomach, ale koszty zwykle pokrywają przychody. Mało klubów generuje zyski i może odkładać te zyski na przyszłość, także rzeczywiście to była specjalna sytuacja. No i, ale oczywiście najważniejszą rzeczą w tej sytuacji była właśnie kwestia komunikacji i komunikacji wielowymiarowej. To, co pan wspomniał, to jest komunikacja z naszymi kibicami, to była oczywiście podstawa. Oni są najważniejsi i do nich musimy dotrzeć i wyjaśnić. No i bardzo wysoki poziom emocji. Wyjaśnić, prawda? Sytuację. Mhm. Jest wysoki poziom emocji. Wydaje mi się, że akurat z punktu widzenia kibiców i nie tylko kibiców, w tym okresie widzieliśmy również bardzo duży poziom zrozumienia. To znaczy, to nie było tak, że ktoś miał do nas o cokolwiek pretensje. Wręcz odwrotnie, spotkaliśmy się bardzo dużą życzliwością, ale nasz poziom komunikacji również dotykał naszych partnerów biznesowych, naszych sponsorów, nadawców, z którymi nagle nie było produktu, który im sprzedaliśmy. Trzeba było szukać rozwiązań, co się stanie, jak w ogóle podejść do tego wszystkiego. Natomiast trzeba pamiętać, że poziom kosztów, które wszystkie kluby ponosiły, właściwie się nie zmienił. Cały czas to są głównie pensje zawodników, pracowników. Takie przedsiębiorstwo jak Legia, bo tak to można nazwać, dzisiaj zatrudnia około 500 osób. Mało kto sobie zdaje sprawę, jaka to jest skala. Wszyscy widzą tylko to boisko i tych 11 zawodników, ale w sposób, w który funkcjonujemy, projekty, które robimy, wymagają tego, że tu naprawdę jest zatrudniona cała rzesza pracowników i trzeba utrzymywać to wszystko, trzeba płacić co miesiąc i tak dalej. Także poziom i skala, jak gdyby trudności komunikacyjnej były bardzo duże. Natomiast muszę przyznać, że to, co było jak gdyby w tej komunikacji bardzo ciekawe, interesujące i najtrudniejsze, to była kwestia komunikacji wewnątrz samego środowiska piłkarskiego i spowodowanie, żeby to środowisko zaczęło się komunikować i wewnętrznie między sobą, ale również z instytucjami zewnętrznymi, które były, z którymi koniecznie musieliśmy się komunikować, typu ministerstwo, typu instytucje rządowe, typu GIS, Ministerstwo PZPN, Sportu tak? i tak dalej, i tak dalej, PZPN, ale sama komunikacja wewnątrz środowiska sportowego, pomiędzy klubami, pomiędzy ekstraklasą, pomiędzy PZPN-em była bardzo trudna na początku, bo nie ukrywam, to nie jest środowisko, które jest przyzwyczajone do współpracy. To jest środowisko, które w tych ostatnich latach, a może zawsze, raczej każdy myśli o swoim interesie i o swoich rzeczach, a nie jest przysposobione i nie jest przygotowane do współpracy. Płacimy za to cenę również sportową, uważam. Takie jest moje zdanie, za ten brak komunikacji, ale to był taki moment, w którym musieliśmy się skupić, żeby tą komunikację uruchomić. I to się udało zrobić. Tak naprawdę udało się zrobić to na takim poziomie, że rzeczywiście środowisko po raz pierwszy od wielu, wielu lat zaczęło ze sobą współpracować w tym kryzysie i mam nadzieję, że to gdzieś zostaną elementy tego. Wydaje mi się, że coraz bardziej to idzie w tym kierunku i mam nadzieję, że to będzie również z korzyścią dla polskiej piłki poza tą kwestią samej pandemii. A jak reagowaliście? Jak do czego? No była to pewnie też sytuacja nowa dla was, w tym sensie, że pojawiało się mnóstwo, znaczy może inaczej, jako klub, który jest de facto gwiazdą ligi, tak, macie u siebie też no, piłkarzy, zawodników, którzy są sami w sobie gwiazdami i takie sytuacje, no to już jest troszeczkę na pograniczu show biznesu, gdzie w show biznesie pojawiają się różne informacje na temat tych, nie wiem, Artura Boruca, tak, co zrobił, czego nie zrobił, gdzie był, a gdzie nie był. To są takie informacje z pogranicza fake newsów, troszkę plotki, natomiast no, wszyscy
nie tylko branża sportowa, ale generalnie cała gospodarka została dotknięta nie tylko przez pandemię, ale też przez infodemię, czyli zalew tej dezinformacji na temat koronawirusa. No i ja sobie przypominam takie historie, gdzie pojawiały się informacje, który zawodnik ma tego koronawirusa, który nie ma, czy drużyna wystartuje, czy drużyna weźmie udział w jakimś meczu, czy nie weźmie, bo tam jest koronawirus, tego koronawirusa nie było. To też chyba trochę nowa sytuacja, tak? No bo tutaj już nie chodzi tylko o jakieś takie ciekawostki natury plotkarskiej, ale to są informacje dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia de facto, no i też zagrożenia biznesu, prawda? No bo jak mecz się nie odbywa, no to wiadomo, że nawet jak już jesteśmy po lockdownie i mecz może zostać rozegrany, ale bez publiczności, on jest transmitowany w telewizji, to jest to, o czym pan wspomniał wcześniej, no to jest jakby system naczyń połączonych, tak? Krótko mówiąc, co z dezinformacją, z informacjami nieprawdziwymi? Czy spotkaliście się z tym, że jest rzeczywiście taki nadmiar tego typu zjawisk w przestrzeni publicznej? No mi się wydaje, że to jest w ogóle trend, który obserwujemy w ogóle w życiu publicznym, nie tylko jeżeli chodzi o samą pandemię czy nasze środowisko, tylko ten trend dotyczący fake newsów i informacji, które są nierzetelne, które się pojawiają i które sieją zamęt tak naprawdę, jest czymś powszechnym i pewnie takim problemem, z którym my jako cywilizacja musimy się troszkę zmierzyć, bo jeżeli to nie zostanie w jakiś sposób uporządkowane, no to grozi nam taki kompletny paraliż informacyjny. Wydaje mi się, że jedynym sposobem, który można to zrobić, to jest pewnego rodzaju też profesjonalizacja. To jest to, co my na naszym poziomie przez ten ostatni okres i cały czas próbujemy zrobić, czyli działanie w bardzo profesjonalny, rzetelny sposób na kilku poziomach. My, po pierwsze była, tak jak wspomniałem, ta kwestia samego wiedzy dotyczącej pandemii, czyli możliwości, żeby w ogóle w rzetelny sposób się wypowiadać, co należy zrobić, jakie protokoły należy przyjąć, w jaki sposób komunikować się z różnymi instytucjami dookoła, żeby wypracować w ogóle procedury dotyczące zachowań i dotyczące tego, co musi być robione. My akurat dzięki temu, że ja dosyć tam mocno również działam na poziomie europejskim i tak dalej, i dzięki temu, że w naszych strukturach mamy osoby poprzez Legia Lab i tak dalej, które de facto są lekarzami, które są naukowcami, i które z tego typu rzeczami obcują na co dzień, byliśmy w stanie stworzyć zespół ludzi i zarówno na poziomie europejskim, jak również wziąć na siebie w pewnym sensie właśnie pociągnięcie tej kwestii przygotowania i wypracowania protokołów medycznych i zasad, które muszą obowiązywać. To była bardzo ważna część komunikacyjna również. No ale oprócz tego są właśnie te kwestie, z którymi musimy sobie radzić na co dzień. My musieliśmy też zrobić coś z samym klubem. To był ten czas, gdzie postanowiliśmy zamienić klub, nie będąc w stanie grać w piłkę i funkcjonować normalnie, de facto na organizację pomocową, charytatywną i przeprowadziliśmy naszą akcję pomocy seniorom, dostarczania posiłki, gotowi do pomocy. I to było jak gdyby komunikowanie i wewnątrz, i na zewnątrz, żeby coś takiego przeprowadzić. Do tego później dochodzą kwestie samych zawodników, zachowań, komunikacji wewnętrznej, ktoś tam poszedł do jakiejś restauracji i tak dalej. My poprzez całą tą wiedzę i profesjonalizację udało nam się osiągnąć coś, co nie jest standardem, bo tak naprawdę my przeszliśmy przez tą całą sytuację dosyć, powiedziałbym, bezproblemowo w porównaniu do innych. My nigdy nie mieliśmy ogniska tutaj. My zawsze mieliśmy sporo tych wydarzeń koronawirusowych wokół zawodników i sztabu, ale nigdy nie było to więcej niż 2-3 przypadki naraz. To wszystko było wynikiem jak gdyby właśnie tej profesjonalizacji i tego podejścia do komunikacji i do zarządzania tym w odpowiedni sposób. Także a jeżeli chodzi o same kwestie takich fake newsów i tak dalej, no to no, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Legia jest zawsze w centrum uwagi medialnej to, co się dzieje u nas, niezależnie czy to są kwestie sportowe czy niesportowe, zawsze wywołuje o wiele większe emocje niż w jakimkolwiek innym klubie czy instytucji sportowej w Polsce. U nas wszystko jest wyolbrzymione, wszystko jest komentowane,
i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W pewnym sensie czasami się złościmy, jak ludzie mówią o nas źle albo wykorzystują sytuację, żeby nas krytykować, ale z drugiej strony postrzegamy to jako pewnego rodzaju siłę Legii i siłę tej marki, czyli coś, co jest na końcu pozytywne. Znaczy wzbudzamy emocje i te emocje są pozytywne i negatywne, ale nikt nie przechodzi koło tej marki i koło Legii obojętnie. I to jest coś, co jest absolutną wartością. Dlatego nauczyliśmy się komunikacyjnie również z tym żyć i nie załamywać się w depresji, jeżeli ktoś mówi coś o nas źle, no bo to jest jak gdyby w pewnym sensie standard. Czyli ta postawa Legii walczącej zawsze sprawdziła się w dobie tak koronawirusa, tak można by to podsumować, ale na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o taką prognozę tego, co się wydarzy w tym roku 2021. Ja oczywiście życzę tych 30 tysięcy na każdym meczu, ale czy to pana zdaniem będzie możliwe? No bo jakby wszyscy mówimy o tej trzeciej fali, ale też mówimy o tym, jest szczepionka, tak, która już w przyszłym roku na początku ma być dostępna dla wszystkich Polaków. Myśli pan, że ta runda wiosenna to już będzie normalna runda, że będziemy mogli pójść normalnie na stadion, obejrzeć mecz, że wszystko wróci do normalności, że ci sponsorzy będą zadowoleni, że ten biznes stanie na nogi i odbije się od tego pułapu, na którym się zatrzymał obecnie? Patrząc w przód, wydaje mi się, że już nic nie będzie takie same, jak było. To znaczy, jeżeli myślimy o tym, żeby wrócić do tego, co było dokładnie kiedyś, no to tak nie będzie. Będzie inaczej. Jest inna świadomość w społeczeństwie, jest inne poczucie zagrożenia. Wydaje mi się, że w dużej mierze również ta pandemia, oprócz tej części takiej fizycznej, dotykającej ludzi chorujących, czy będących w szpitalach, czy umierających, również wytworzyła pewną sferę emocjonalną, która jest zła, negatywna. Ludzie będą się bali przez jakiś czas być w skupiskach. Niektórzy oczywiście nie, ale niektórzy tak. Także będzie następował jakiś proces dochodzenia do jak gdyby nowej normalności. Zobaczymy, jaka ta nowa normalność będzie. Sądzimy, że ta nowa normalność jednak będzie również się opierała o coraz większe wykorzystanie technologii, coraz większe wykorzystanie mediów właśnie, komunikacji i my musimy dostosować nasze modele biznesowe również do tych nowych czasów. Piłka nożna do tej pory, przewidywania na ten sezon poprzedni, dzisiejszy w Europie, to jest strata na poziomie ponad 8 miliardów euro. To są potężne straty tej branży i to jest przy założeniu, że wszystko zacznie wracać do normalności. Jak będzie naprawdę, zobaczymy. Ja jestem z natury optymistą i sądzę, że my dzisiaj, szczególnie przy szczepionce i takim uspokojeniu emocji, będziemy wracać do normalności i że ta runda wiosenna, ona być może nie zacznie się tak, że nagle będą pełne stadiony, ale sądzę, że krok po kroku będziemy wracać jak gdyby do wypełnienia tych stadionów i być może ludzie jeszcze bardziej docenią to, że można przyjść na stadion i dobrze się bawić i mieć te emocje, których dzisiaj bardzo, bardzo mocno brakuje. Także ja sądzę, że jeszcze do końca sezonu to nie będzie takie proste i będą jakieś tam problemy, ale krok po kroku będziemy wracali do jakiejś nowej normalności, ale takiej, którą mam nadzieję wszyscy będziemy kochać. No tak, która będzie dobra dla biznesu przede wszystkim i tego panu prezesowi życzę, nie tylko Legii, ale całej lidze, oczywiście całej polskiej lidze piłkarskiej. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że pan przyjął nasze zaproszenie. Jeszcze raz przypomnę, szanowni państwo, naszym gościem specjalnym w debacie Polskiej Agencji Prasowej był pan Dariusz Mioduski, prezes zarządu Legii Warszawa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bardzo dziękuję również. Dziękuję, do widzenia.